Studio Olimpijskie, Radia Wnet. Pyeongchang. Sporty zimowe nigdy nie były polską domeną. Dotychczas, z tego co się orientuję, 22 medale zdobyliśmy na wszystkich olimpiadach zimowych. Tak, jeśli pan dobrze liczył, dzień dobry państwu. Dzień dobry, Krzysztof Miklas, bo przepraszam, bo to fopa wielkie, nie przedstawiłem żadne gościa, fopa. Specjalisty. Tak, no bywały lata całe, długie lata, że tych medali w ogóle nie było, bo jakoś tak się składa, że my w tych sportach zimowych to specjalnie nie brylujemy od początku. Pierwszy medal olimpijski, jak już wchodzimy w historię, tak. No warto pewnie czasem przypomnieć. 56 rok, Franciszek Groń-Kęsienica. Zakopane. Nie, to było Cortina d'Ampezzo. Ale on był z Zakopanego. A z Zakopanego, jak najbardziej, znałem go dość dobrze. Miły bardzo tak. Góral zakopiański. To była kombinacja norweska. Tak, kombinacja norweska, to się wtedy nazywało dwubój klasyczny, nawet tak. Mówiło się na tak. To. Tak, skoki i bieg. No, potem mieliśmy 60 rok z Kowalej, do Lina Indianek, jak to mówili. Czyli Łyżwiarki. Dwie. Pilejczyk i Seroczyńska. Seroczyńska srebrny, Pilejczyk brązowy. Tak. I jeszcze był jeden bieg, na którym Seroczyńska na ostatnim wirażu potknęła się jakąś kostkę lodu, przewróciła się, byłby złoty medal, bo jechała, między czasy wskazywały na to, no ale dobre było i to, srebrny i brązowy medal. Potem było długo, długo nic. Chociaż mieliśmy Elwirę Ryś-Ferenc, która tak, no, ale ona tam ocierała się, piąte, szóste miejsce, tak. Ale to było znacznie później. Potem i Zosia było... Tokarczyk. Potem no tak, była. Tak, też, ale ona potem wyjechała tak. Za granicę sobie na stałe ze swoim trenerem i pożegnała Polskę na chyba na zawsze. Czasem się pojawia teraz. No, 60 rok, te dwa medale srebrne, 64, 68, piękne igrzyska w Grenoble, w 68 roku Jean-Claude Killy, wielka gwiazda, no a Polacy zasłynęli głównie tym, że posprzedawali wspaniałe kożuszki, które im tam wtedy Polski Komitet Olimpijski sprezentował, czy jakieś, trudno było mówić o sponsorach wtedy, to te kożuszki były prześliczne, haftowane tak po zakopiańsku, no i to wszystko poszło jak woda, zresztą potem z podobnym zjawiskiem spotkałem się, bo Francuzi lubią takie różne dziwne historyjki. Spotkałem się na olimpiadzie w Albertville w 1992 roku, kiedy zawodnicy i zawodniczki, zawodnicy byłego Związku Sowieckiego przyjechali jeszcze z tymi sierpami i młotami. Niektórzy jeszcze byli tacy, co dumnie prezentowali ten sierp i młot na czapeczkach, ale większość przywiozła po to, żeby zhandlować Francuzom te relikty, powiedziałbym, tego kraju wiecznej szczęśliwości. I to też szło jak woda. No ale my wracamy do polskich medali. Fortuna nas. Czekaliśmy tak, długo Wojtek Sapporo. Fortuna, Sapporo, bardzo młodziutki, 19 lat, Zakopanego, fajny chłopak. Bił się taki, był redaktor Marian Macenauer z Zakopanem. On się bardzo o niego wtedy bił, jak tylko mógł, w przeglądzie sportowym głównie, no bo tam pisywał. No wreszcie ugięto się pod tym Marianem, przed tymi żądaniami Macenauera, no i okazało się, że ten skok słynny 111 metrów na Okurajamie, to przeszedł do legendy. No, tak. W drugim jakoś się wybronił. Pierwsze złoto. Wybronił się tak jak Władek Komar w Monachium, bo to były tam potem 1/10, 0,3 punktu na tym podium, to oni się w połowie punktu mieścili. Cała ta trójka. No, potem było długo bardzo nic. Długo nic. I dokładnie to był tak, no 72, 76, no był Innsbruck po raz drugi nic. Ten Innsbruck był taki zastępczy, bo Phoenix miał organizować olimpiadę, ale przeprowadzili już po przyznaniu Phoenixowi tych igrzysk, przeprowadzili plebisty, to jeżdżało się, mieszkańcy nie chcą, no to Innsbruck wziął, bo był gotowy, niedużo wcześniej miał igrzyska. No, to taki był dowcipny jeden satyryk, który pojechał do Innsbrucku i napisał taki jeden dwuwiersz tylko. Co w Innsbrucku nie nadaje się do drucku? To tak mniej więcej było podsumowane. No i potem długo nic i czekaliśmy aż do Małysza. Miałem przyjemność komentować. Srebro. Najpierw był brąz na normalnej skoczni, to miałem przyjemność komentować ten konkurs. To było dokładnie 30 lat bez jednego dnia od skoku Fortuny. No a potem się zaczęło, potem ten Małysz właśnie zdobywał medale, potem doszła Justyna Kowalczyk ze swoimi medalami. No i to ostatnie lata, głównie dzięki tym osobowościom, Małysz, Kowalczyk i Stoch, zaczęły być dla nas takie właśnie bardzo bogate. No i jeszcze Stoch numer jeden, no, tak, 3 złote medale. 3 złote medale, czego nie udało się Małyszowi, bo miał w sumie 3 srebrne, 1 brązowy. On ma 3 złote i brązowy. I brązowy. Drużyny wtedy nie mieliśmy zbyt mocnej. No i jeszcze w Soczi doszli ci łyżwiarze szybcy, prawda? Którzy niespodziewanie tam zrobili nam dużą niespodziankę. Te 3000 Zbyszka Brudki to też do legendy przejdą. No i jeszcze drużyna dziewcząt, które teraz zawiodły kompletnie. No 8 miejsce. Tak, no to tak. No i płaczą teraz bez biedne. Nadziei. Płaczą. No 8 drużyn się kwalifikuje w ogóle na igrzyska i one to zaszczytne 8. No można tak trochę zgryźliwie powiedzieć, jak odwrócić tabelę, to Polki na czele, prawda? No ale to nie o to chodzi. Ale
Z czego to wynika, że taki spadek formy panczenicy? No one, nie wiem, może ten srebrny medal trochę delikatnie mówiąc rozkojarzył. Jedna miała kontuzję dość długo, druga trenowała według własnych pomysłów z innym trenerem. Nie było tego zgrania. Drużyna łyżwiarska to jest tak jak drużyna kolarzy torowych albo czy szosowych, wszystko jedno. Tam musi być perfekcyjnie wszystko co do milimetra dopracowane. Tam nie ma czasu na myślenie, tam po prostu trzeba jechać i dosłownie zmieniać się w locie, tam nie ma czasu na taktykę jakąkolwiek. Po prostu trzeba pchać do przodu i te zmiany muszą być idealne, bo na tym się zyskuje, prawda? Tworzy się ten taki tunel powietrzny i żeby w to wjechać i tego zabrakło, bo największy błąd popełniła Katarzyna, ona płacze teraz biedna. Trochę jej współczuję, Katarzyna Bachleda-Curuś 400 metrów przed metą tam źle pojechała, no i to właściwie zdecydowało o tym, że ten wynik był kiepski. A sport jest w tej chwili na tak wysokim poziomie, że tam tysięczne, to już zresztą nie od dzisiaj, prawda? Mieliśmy przykład 3 lata temu z Brudką. To już tysięczne części, czasem sekundy decydują i faktycznie to musi być perfekcja. Ale generalnie, panie Witoldzie, jeśli można, sporty zimowe u nas leżą. Tylko skoki narciarskie są otoczone specjalną opieką i to już tak od czasów tych pierwszych Małyszowych. Taki wrzucę mały kamyczek do ogródka, chociaż może nie powinienem przy tym wielkim święcie, ale on to się ten... Zgłosił się poważny sponsor, który chciał objąć tych młodych skoczków swoim patronatem, opieką. No i to się miało nazywać nawet Szukamy Następców Małysza, ale miał wtedy bardzo groźnego takiego swojego menedżera, który nie wiem, czego zażądał. No, można się domyślać, czego zażądał. W każdym razie w ostatniej chwili zmieniono nazwę na Szukamy Następców Mistrza. No już tutaj ten jego menedżer nie mógł nic powiedzieć. No i dobrze, bo nazwa jest ciągle aktualna, bo teraz mistrzem jest Kamil Stoch, a wcześniej mistrzem był Fortuna, więc zawsze szukamy tych następców mistrza. I ci chłopcy są otaczani opieką, jest cały cykl zawodów. No wczoraj bohaterem był Kubacki. Tak, Kubacki wczoraj przepięknie skoczył, naprawdę, jak oglądałem ten skok, bez komentarza. Wolę się nie wsłuchiwać w komentarze komentatorów, wolę tak oglądać. Byłem zachwycony tym jego skokiem. I jeśli jeszcze na koniec, no tam troszkę pretensji jest do Kamila Stocha za ten ostatni skok, że mógł skoczyć lepiej, ale z drugiej strony można powiedzieć, że pierwszy skok Maciej Jakota też mógł być dużo, dużo lepszy, no bo myśmy troszkę, tak, po pierwszym skoku zajmowali czwarte miejsce, z Austriakiem przegrywał, nie mówiąc o Norwegach. Że Norwegowie będą faworytami numer jeden, to wiadomo było, bo po wynikach... I forma idzie w górę. Tak, oni ten sezon mają w ogóle znakomity. To, że przegrali ze Stochem turniej czterech skoczni, to było takie dla nich może bolesne, ale poza tym to wygrywają więcej niż my w tym sezonie. I tutaj, no, indywidualnie im się nie poszczęściło, bo jeden złoty medal zdobył Niemiec, a drugi złoty medal zdobył Polak, za to w drużynie sobie odbili. Odbili, bo mają bardzo równą, świetną drużynę w konkursie indywidualnym na dużej skoczni czterech Norwegów w pierwszej ósemce, więc to najlepiej świadczy o tej sile, jaką oni prezentują. No, natomiast jeszcze o sędziach chciałem tam słóweczko powiedzieć, bo komentowałem na przykład drużynowy konkurs skoków w Salt Lake City, kiedy Niemcy z Finami, myśmy tam się nie liczyli w ogóle. Byli Polacy, ale poza Małyszem to nie mieliśmy żadnego wartościowego tak naprawdę skoczka. Niemcy z Finami wygrali 0,1 punktu. Jak ja potem przeliczyłem noty sędziowskie, nie było sędziego z Finlandii, był sędzia z Niemiec. To sędzia Niemiec dał zdecydowane zwycięstwo punktowe swoim zawodnikom, a jedyny sędzia neutralny, jaki tam był, to był Kasaja, słynny Kasaja, Juka Kasaja, którym Fortuna wygrywał. Fortuna, tak, i tam na średniej przegrał, na dużej wygrał. Słynny Juka Kasaja, jeden z najsłynniejszych skoczków świata i no, można być obiektywny w tym układzie. I według Kasaji Finowie zwyciężyli, i to zdecydowanie. Więc te takie sędziowskie czasem układy też mają znaczenie. Wczoraj one takiego znaczenia wielkiego nie miały, niemniej jednak chciałem zauważyć, że niemiecki sędzia dał za ostatni skok swojemu Wellingerowi 19,5, a Stochowi 18,5, a skoki były porównywalne. No, a nasz sędzia troszeczkę się zrewanżował, ale nie aż do tego stopnia, bo dał 19,5 Stochowi, a 19 dla Niemca Wellingera. No więc to takie troszeczkę kulisy może tej zabawy olimpijskiej. Na pewno cieszymy się bardzo najbardziej ci oczywiście, którzy zdobyli te medale, no ale jakaś tam radość panuje po tym brązowym nawet medalu, ten wcześniejszy Stocha Sobotni, ten brązowy. I ja zresztą nie mówiłem, bo to nieładnie brzmi, ale ja przestrzegałem naprawdę, no za dużo tego sportu zimowego też widziałem w życiu. Przestrzegałem przed igrzyskami. Ludzie, nie epatujcie się tak, nie podbijajcie tego bębenka, bo potem to są same przykrości tylko. I potem ten hejt, to jest najgorszy efekt tego, tak, jest ten hejt, który poszedł na przykład w stronę Nowakowskiej, paskudny. Nie wytrzymała tego. Ona nie wytrzymała tego, odpisała brzydko kibicom.
kibicom, no nie powinna tego zrobić. Powinna otrzymać nerwy na wodzy, a najlepiej nie w ogóle nie reagować na to. Na moją osobę skromną też czasem się hejtu sporo wylewa. Ja po prostu tego nie czytam, bo to nie ma sensu najmniejszego. No z kimże dyskutować? Usiądzie jakiś chłopaczyna, prawda, gdzieś tam zapyziały gimnazjalista i pisze, co ten redaktorzyna o Miklasie, prawda, co ten redaktorzyna tam opowiada, nie? No to jest proste, no w interneciku sobie usiąść tam, wklepać tych parę zdań brzydkich. I ona się niepotrzebnie tym zupełnie no, zdegustowała do tego stopnia. To może nawet skutkować końcem jej kariery. Może, tak? Dlatego, że ona w tej chwili też sobie życie chce już inaczej poukładać. Ona ma bliźniaki urodzone półtora roku temu. Dziewczyna ma swoje życie i trudno się jej dziwić. Widzi, że już w tym biatlonie mistrzynią nie będzie. Te miejsca, które one zajęły tutaj na tych igrzyskach, nie predestynują specjalnie. Szósta była Majnika Chojnicz. Ona była 21. Dosyć daleko. To już potem jest płacz, że nie ma stypendium, bo tam do 8 miejsca się daje stypendia, prawda? A dalej to już nie. Więc jak nie ma sponsora, no to te środki są do życia też ograniczone i to trzeba tych ludzi zrozumieć, dlatego że przecież oni też muszą, mają rodziny, chcą jakoś żyć. No ja też wczoraj powiedziałem, może trochę trywializuję, bo największa jest radość z tego medalu wczorajszego skoczku. No, ale oni ci wszyscy trzej chłopcy, poza Kamilem Stochem oczywiście, który jest, można powiedzieć, urządzony w jakiś sposób i słusznie, to oni też pewnie gdzieś tam w podtekście mieli, bo sportowcy często o tym mówią, oni na zewnątrz się z tym nie tak bardzo nie wiążą. Emeryturę mają tę emeryturę swoją sportową. Biedny hula, no mógł tak, wstać. Tak. No, ma brąz. Tak, oczywiście mają te medale i to też się wiąże potem z określonymi profitami. To nie są jakieś wielkie te emerytury, ale one pozwalają jakoś jednak jako dodatek w miarę przyzwoicie żyć i bardzo dobrze, że one są, dlatego że tym sportowcom jednak coś się należy. Kawał życia poświęcają. Poświęcają, chociaż temu, żebyśmy się emocjonowali. Chociaż ja panu powiem, kiedyś mi jedna biatlonistka, ale ona już dawno nie startuje, ona była taka tam 40, 50 w świecie, gdzieś 60, ona mi kiedyś powiedziała, proszę pana, się dla ojczyzny poświęcam, ja wie dziecko drogie dla ojczyzny, czy poświęcali ci, którzy w Powstaniu Warszawskim walczyli, w wojnie bolszewickiej dużo wcześniej, szli na front na ochotnika, oni się poświęcali. Tak. A ty tak się poświęcasz średnio, prawda, delikatnie mówiąc. Więc no, ale jednakowoż tym sportowcom się jakieś gratyfikacje na pewno należą. Oczywiście. I do tego ja nie mam najmniejszej wątpliwości, bo to wielki wysiłek, wyrzeczenia. Oni przez to często też nie idą taką drogą kariery zawodowej, czy nie kończą odpowiednich szkół, które by kończyli, gdyby ta kariera sportowa jednak przeszkadza, bo to cały rok się jest na dobrą sprawę tym wszystkim zajęty. I wreszcie jeszcze o Justynie Kowalczyk, no bo to postać historyczna. No 5 medali olimpijskich, no tak mi się wydaje, wszystko wskazuje na to, że Justyna karierę powolutku kończy. No jeszcze ma ten bieg na 30 km w niedzielę. Ona sobie obiecuje trochę po tym biegu, kibice też sobie troszkę obiecują. Ale realnie biorąc, dziesiątka. Ja myślę, że 10-8 to jest chyba to. Tak. No jeżeli by się zakręciła gdzieś tam koło tego trzeciego miejsca, byłoby to dla nas super miła, hiper miła, powiedziałbym. Teraz się mówi mega miła niespodzianka. No życzymy jej tego, bo to byłoby takie piękne ukoronowanie tej jej bogatej kariery, 6 medal olimpijski. Ja myślę, że ona jeszcze postartuje kilka lat w tych takich maratonach długich, takich typu biegwazów. Tak, bo to wytrzymałościowo to można długo, jeszcze parę lat. Wygrała wygrała taki słynny bieg Norwegii, Birke Beinerledne, to jest bardzo słynny bieg Norwegii, a Norwegia to jest kraj w ogóle ludzi biegających na nartach. Ja troszkę w Norwegii biegałem na nartach sam, tam człapałem, można powiedzieć. To widziałem, jakie tam jest nieprawdopodobne zainteresowanie tym takim rekreacyjnym, ale z tej rekreacji też biorą się i szkółki i to wszystko razem, a u nas się w ogóle o sporty zimowe nie dba. Poza skoczkami, nad którymi taka jest ten kloszach jest stworzony. Przecież nie mamy w ogóle, poza Jakuszycami w ogóle nie ma terenów do biegania, mimo że w górach sypie śnieg. W całych górach od Bieszczad po góry Izerskie. W ogóle i Związek Narciarski też jakoś specjalnie się tym nie przejmuje. Tylko tymi spektakularnymi sprawami, bo skoczkowie to jest coś bardzo takiego, prawda, spektakularnego. Tu się można wygrzać przy tych skoczkach, nawet medale im wręczyć, czy przynajmniej tam kwiaty na podium. I to jest to, a jednak to wymagało, bo potem się spodziewamy efektów. Niby dlaczego? Pierwszy tor łyżwiarski mamy na szczęście dopiero od 2 miesięcy. Holendrzy mają zdaje się 16, mieli już 3 lata temu, może mają nawet więcej. To wszystko się przecież nie bierze z niczego, te wszystkie sukcesy, bo potrzebna jest i baza, i potrzebne jest zainteresowanie, i sport dzieci, młodzieży musi być rozwijany.
widziany w szkołach, bo to jest również... Te talenty wybierasz. Tak, bo to jest również bardzo ważne dla zdrowia narodu. To, co Józef Piłsudski podkreślał już w 20-tych latach, to jest bardzo istotne. Stworzył Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, później się WF. Dbał bardzo o to, żeby to wojsko i żeby nauczycieli kształcić WF-u. Panie redaktorze, ale gdyby odbywały się mistrzostwa w Facebooku, to Polacy byliby na wysokich miejscach. Być może tak. W Facebooku. Tak, ja ten FB tam niby się wpisałem, ale pewnie się wypiszę, bo to też jest takie... Specjalnej radości mi to nie przynosi, powiem uczciwie. Tak. No porozmawialiśmy sobie dzisiaj, dzieci, panie redaktorze, tak, troszkę. Ale biedne dzieci... No cóż, siedzą przed tymi klawiaturami. Tak, no ja powiem panu, jak już tak jest, weszliśmy w ten temat, to naprawdę jest bardzo istotne dla narodu, dla zdrowia narodu. Kiedyś przeszedłem się z żoną, tak się przeszliśmy we Władysławowie ze 3 kilometry plażą w tej z powrotem. No, co mnie najbardziej przeraziło, to ta ilość, ta liczba, przepraszam, ludzi się liczbą jednak mierzy, nie ilością, ta liczba otyłych dzieci. To po prostu przerażenie ogarnia. A jeszcze pokolenie wcześniej tego nie było. Nie było, bo w naszym pokoleniu to już w ogóle nie było. Jestem troszkę stary facet, ale to się biegało po podwórku, prawda, miało się różnego rodzaju gry, zabawy i jakoś sobie trzeba było radzić, a teraz te... Nie było fast foodu. Nie było fast foodów, nie było siedzenia przy internecie, co rodzice są szczęśliwi, prawda, bo dziecko się sobie siedzi przy laptopiku i coś tam grzeje. I grzeczne jest, tak. A co tam hejtuje, to już jest zupełnie inna sprawa, więc przy okazji taki apel do naszych władz, to. Prawda, no troszkę zadbajmy bardziej o to wszystko, bo Potem wszyscy się spodziewają tych medali, to jest sam wierzchołeczek tej piramidy. Ta piramida musi być taka bardzo szeroka, bardzo ale rozległa, ta postawa musi być... w tym systemie złego, bo tak, Słowacy, Czesi, sukcesy w tenisie, sukcesy w sportach zimowych, sukcesy w hokeju, no właściwie oni są dużo bardziej usportowieni od nas. Ale zawsze byli. Chociaż są mniejszymi narodami. Ale zawsze byli. Czesi byli zawsze o wiele bardziej... Oni w ogóle kulturę mają wyższą niż my. No nie boimy się tego potem powiedzieć. Ale podpada już wszystko. No podpadam, tak. I trochę nas traktują tak lekko, prawda, jak barbarzyńców z północy. Ja byłem świadkiem tego wielokrotnie, jeżdżąc do Czechosłowacji jeszcze dawnej i do Czech później. Musimy czasem uderzyć się też w piersi. No może niektórym podpadam. No co ja zrobię? Ja zawsze mówiłem, że tak powiem, to co myślałem. Ale mają słabszą zimę, ale lepszych sportowców. Ale mają też gór sporo mają. I mają nie tylko, tutaj też mają sukcesy i mają niespodzianki różnego, bardzo miłe. No hokej to już jest w ogóle od przedwojny ich narodowy sport. Teraz na czas olimpijskie nawet im się no tak, udaje. Nawet ta wygrała dziewczyna slalom gigant, to była wielka niespodzianka. Także tutaj no taki skromny apel nasz pewnie wspólny, żebyśmy o ten tężyznę fizyczną nie dzieciaków... Nie tylko siłownie. Tak, no nie, siłownie to są dla pakersów głównie, to tam w ogóle nie ma o czym mówić. Trochę ruchu, nie? Trochę ruchu takiego na świeżym powietrzu i tej bazy troszkę sportowej więcej. Ona się poszerza powolutku, ale się poszerza, ale jednak troszeczkę chyba za wolno. I do związków sportowych również apel, żeby zadbać bardziej o inne konkurencje. Nie panie redaktorze, w następnym... Prezes związku Zwiastwa Figurowego dba głównie o swoją córkę, która 14 miejsce zajęła. Sprowadził jej nawet Ukraińca, załatwił obywatelstwo polskie, no i cały dumny. No, kiedyś mieliśmy Grzesia Filipowskiego. No Grzesia mieliśmy, ocierał się o medale. Dalej miał na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy, na Igrzyskach mu się nie udało. I pani tenerka go tak bardzo tam chuchała. Basia Kostowska, tak, no bardzo chuchała, dmuchała w niego. Grzesiu to, Grzesiu tamto, no ale Grzesiu coś tam, no coś Grzesiu potrafi. Za oceanem został, tak. No, był chyba takim najlepszym naszym żwiarzem w historii figurowym, bo medali nam jakoś nie udawało się zdobyć. Studio Olimpijskie Radia Wnet.